jeśli gdzieś w naszym programie mamy zmienną całkowitą, powiedzmy A równą 5 i chcemy ją podzielić przez inną zmienną, powiedzmy B równą 10, to oczywiście nie możemy tego wykonać w ten sposób, bo jeśli A podzielimy na B, no to wtedy w wyniku w języku C++ uzyskamy wartość 0. Ta wartość 0 wynika stąd, że typ całkowity jest dzielony w trybie całkowito-liczbowym przez drugą zmienną całkowitą, czyli zmienna o typu całkowitego A jest dzielona przez zmienną typu całkowitego B. No to 5 przez 10 będzie równe 0. Żeby skonwertować typ całkowity na typ zmiennoprzecinkowy, należy wykorzystać typ float i jego operator nawiasów okrągłych. Jeśli jedną z tych liczb zamienimy teraz na typ float, to dzielenie zostanie wykonane w trybie zmiennoprzecinkowym, a wynikiem będzie pół, dlatego że w trybie zmiennoprzecinkowym 5 na 10, no to jak wiemy, jest pół. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skonwertować też drugą zmienną, chociaż nie jest to potrzebne, będzie to również działało. W naszym przypadku możemy też użyć typu double, który tutaj nie zmieni wiele wyniku, ale wykonanie to zostanie nadal w trybie zmiennoprzecinkowym. No i teraz, jeśli tak wykonamy to, dostaniemy również pół. No i oczywiście można mnożyć przykłady, bo jeżeli ja teraz na przykład całość zrzutuję z powrotem na typ całkowity, no to w wyniku znowu dostanę 0, co już jest takim akademickim przykładem, zupełnie niepotrzebnym, ale jednak coś pokazującym. Niekiedy możecie się też spotkać z innym sposobem rzutowania, nie poprzez nazwę double podaną w ten sposób, ale podaną, czy nazwę float, ale podaną jako nawiasy okrągłe O, zamknięte w taki sposób, czyli typ float jest w tym momencie typem, na który rzutujemy zmienną A. Wykonanie tego w ten sposób nie będzie zmieniało naszego programu, zmienia trochę istotę rzeczy, bo w tym momencie rzutujemy typ, a nie wykonujemy operatora nawiasów okrągłych, co jest różnicą pomiędzy językiem C a C++, ale na tym może wystarczy, jeśli chodzi o samo rzutowanie.